Siemanko, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Jacas. Lecimy dalej naszą nową seryjką. Gramy na mapce Felsblood Multifruit. Dzisiaj lecimy pokosem owsa i cebuli. Tutaj widzicie, robiłem pole oraz je powiększyłem. Teraz tak wygląda, jedno wielkie. Że całkiem sympatycznie to wygląda. No i tutaj są dodatkowo te malutkie jeszcze mamy. Rzeczki wyglądają. Oczywiście jest taka cena, ale tutaj wybrałem teraz modę na złotówki. Te ceny podrosły. Właśnie, nie wiadomo w sumie jak to wyglądało wcześniej. No ale gramy w Polsce, więc gramy na złotówkach. Możemy się taki modzik. Na tym wielkim polu mamy cebulę. Także liczę na konkretny zarobek. I tak już nie źle, bo spłaciliśmy większą część kredytu. Ostatni zbiorek. Ta rozgrywka się zaczyna dosyć fajnie, bo bez kredytu lecimy. Widzicie, po tych zbiorach cebuli to już raczej na 100% spłacimy całość. Będziemy sobie zarabiać na czysto. Lecimy po jakąś przyczepę. Jak nam to w ogóle przewalutowało? Mieliśmy z tego co pamiętam chyba 20 tysięcy euro. Dosyć fajne. Fajnie nam to zrobiło. Sobie w dół. Za dużo nie będzie, ale
na razie na pewno postawcie. Tam jeszcze motorkę mamy jakby co. Dobra, co dalej? Lecimy po sprzęt, bo chyba nie mamy wypożyczonego, tak? Mamy kombajna. A, kurs złotówki. Ładnie. Kurde, ciężko się teraz przyzwyczaić do tych cen, co to tak. Pomału się jakoś człowiek przyzwyczaił. Cały czas w euro było. Koniec w sumie Jumbiro, z którego przejeździ i koniec. Całkiem szybko to poszło. Tam lodowy jest mimo skryty. Ale już możemy wypełnić sąsiada. Ciekawe, ile nam to sypnie z tego wszystkiego. Jestem bardzo ciekaw. Takiego wielkiego pola. Tutaj nie wiem, że połączyliśmy te trzy pola. Usuwałem parę obiektów, które tutaj zaważały na środku. I wyszło naprawdę wielkie pole. Nie chcę tego wziąć na początku. Pole nierówne. Dobra. No i dobra, lecimy cebulką. No i tu widzę, będą wielkie trony. Będą te pole teraz wielkie. Słabo sypie. Jak widzicie, tylko na minimarce na pomarańczowo. Kładę ten plon. Nie wiem, czemu tak to wychodzi. Jest precyzyjnie, wszystko dobrze jest zrobione i jest to tak słabo. Po bokach. Jeszcze można powiększyć, żeby trzeba było te wszystkie drzewka wyciąć. One też tam się zmieniają, bo drewno będzie nam potrzebne na tartaku. Tylko wycinałby tutaj zawieść to wszystko na górę. Przez tym roboty będzie. Ale może weźmiemy się też za to. Ale wielkie te pole wyszło, nie wiesz. Osaka.
kawałek pola zrobiliśmy już, 1000 jest od cebuli. Podejrzewam, że około 1 000 000 wyjdzie. Czyli jest 500 tysięcy. Powinno być. Tutaj najpierw, może. Maszyną to można zbierać, bo to mało co tam ma. Oryginalnie standardowe 3 metry bodajże, to tutaj nie wiem, 3 godziny realne samego zbierania, jak najlepiej. A gdzie jeszcze odwożenie tego? Ile ma wolki? 20 tysięcy. To naprawdę dużo z tego będzie. Prawda kozacko. Dobrze, bo trzeba kupować nowe tereny. Mam zamiar teraz kupić trochę krówek, jakieś produkują mleko. W międzyczasie kupić mleczarnię. Już tam też będziemy robili jakieś pierdółki. Czyli zarabiać już tylko na polach. Mamy już coś trochę rumu zrobionego, whisky. Co na tym chcę podjechać? Także to też będziemy sprzedawać w kolejnych odcinkach. Tartak cały czas musi pracować, bo praktycznie wszędzie gdzieś są potrzebne jakieś tam te puste palety właśnie. Może byśmy poszli w krowy, trzeba kupić mleczarnię i rzeźnię od razu. Bo do rzeźni chyba nie potrzeba palet, z tego co pamiętam. Tam wystarczy tylko i wyłącznie właśnie krowy, świnie i owce bodajże. Także tu po tych żniwach kupimy te zwierzątka. Już nam rosną. Nie będziemy właśnie sprzedawać do handlarza, tylko to co można, to będziemy wwozić do rzeźni.
na resztę będziemy sprzedawać normalnych koni i kur nie można do tej rzeźni wozić. Niestety. Mamy ponad 300 tysięcy. Także tak jak mówiłem, tutaj blisko gdzieś tam miliona się zakręci. Te nasze zbiory. Zaraźmy trochę tu, żeby nie było się cały czas w jednym miejscu. Co tu zrobić, żeby polepszyć te plony? Może zoramy to pole najpierw na początek? Nie wiem, no wapno i nawóz daje cały czas, także nie wiem. Może najpierw wapno damy, później może powinniśmy mieć trochę obornika. Wspomnijmy, to na tej mapce konie dają obornik. Że cały czas dajemy sztuczny ten nawóz, ten tak się dzieje. Plony sławne dla nas rosnąć. Zobaczymy, damy naturalny. Tamtego obornika za dużo nie będzie, tutaj nie starczy. Może te małe pole tam damy tak na próbę zobaczyć. Czy coś da. A tu zaraz krowy będą. Krówki i świnki weźmiemy na dzień dobry. Zobaczyłem, może je bez słomy będziemy hodować, to będziemy mieli duże gnojówki, które tam trochę będzie potrzeba na nawożenie tego. Plon był w miarę dobry, a teraz już jest masakra. Nawet na zielono tutaj momentami pokazywała, teraz całe pole już jest na pomarańczowe. Tragedia. Ewidentnie jest nie tak. No to my poszukamy, gdzie to błąd jest. Ja wiem, co się robię, czy co, nie wiem, to widziałem, jest nowa aktualizacja tego Precision Farming, no ale to już pobierałem, nie? Także w tej najnowszej wersji.
końcówki jest na raz wyżej, czy nie? O, proszę, 50%, czyli pół miliona już mamy cebulki. Tu jeszcze jest jeden przejazd, no i tam jeszcze trochę. To tak jak mówiłem, już około 700 tysięcy będzie tego. To byłoby tego wiele więcej. Czyli jakby plon dać. Jakby chociaż na żółto było. To już by więcej tego było. Znaczy to sama robota, większe pieniądze jednak, nie? Co by nie było, no pieniądze są tutaj potrzebne do programu, żeby się rozwijać. A do rozwijania się potrzebne są nam pieniądze. No i tak, na parę godzin wydaje mi się, że nie jest źle. Trochę terenu mamy kupionego i tam tartaki, produkcji whisky, peczek. Tutaj takie maszyny. Z rakiety będzie spłacony, żeby było na czysto jechać z tym. Nie ma tragedii. Tutaj Amerykę chyba będziemy kupować, bo nie bardzo chcę mi się robić ten TMR. Mam tam modę, że można kupić od razu gotowy w workach. Chyba to wykorzystamy sobie. Szkoda czasu na robienie tego TMR-u. Mogę bawić się w inne rzeczy, które są dostępne na tej mapie. Jakieś rzeźnie, czy mleczarnie. Tam widziałem też piekarnie, to wszystko. Robienie pulci, mieszanie TMR, to taki standard na każdej mapie, no bo wiadomo, na tym farming polega. A jak tutaj mapka daje inne możliwości, czemu ich nie wykorzystać? I tak jak na tej serii zajmiemy się właśnie też trochę inną robotą niż pola i zwierzęta. Taka ciekawie zawsze będzie. No, tu jeszcze za dwa przejazdy będziemy mieli. 600 tysięcy już mamy. Będzie tak jak mówiłem, coś ponad 700 tysięcy chyba wyjdzie. Będzie mało w sumie. No, tak. Przed sprzedażą zmienimy sobie jeszcze tą jednostkę walutową na euro. Zobaczymy, czy cena jest dobra. Ciężko powiedzieć, jak oni to przeliczają. A w euro mniej więcej pamiętam, jak to wyglądały te ceny. Także przed sprzedażą sobie zmienimy jeszcze na chwilę. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, prawie 700 tysięcy będzie. Także wstrzeliłem się ładnie. Czyli podejrzewam, że jakbyśmy mieli tutaj naprawdę zrobione na zielono,
Z milion by się chapło tego tu wszystkiego. Jesteśmy tu, zrobione te małe mijaczki. Jeszcze te parę cebulek więcej. No dobra, to możemy od razu oddać tą przystawkę. Wróć. Jak to wygląda teraz cenowo? Cebula 10 tysięcy, port północno-zachodni. Dobra, zmienimy to na euro, tak jak było. No, mamy małe przyzwyczajenie. Jak to teraz wygląda? 2200. Chyba mało, bo ona była gdzieś po 4000, coś tak mi się wydaje. Pamiętam dokładnie, ale co my tu jeszcze prosiliśmy wcześniej, żeby mogło tak urosnąć? Nic właśnie. Chyba była ta cebula. Ona tak 4000 podchodziła. Za 200 to mało, tu jest na wzroście, ale na pewno tutaj nie podejdzie. Chyba, że może tak nie, wykosiliśmy. Czyli do 4 wychodzi. Może tak miało rzeczywiście. No dobra. Ile nam tu zostało kredytu do spłacenia? Pożyczka. Prawie pół miliona euro. No dobra. Gdzie to było? Port północno-zachodni. Wschodni, czyli powiedzieliśmy. Kurde, aż tu? Nie, w sumie nie jest tu daleko. Tu wyjedziemy i tutaj prosta droga. No, tracimy na tę sprzedaż. Co to miało być? To tutaj. Dobra. Kurwa, odrzuca ten maszynat. W sumie prosta droga już jest. Możemy zminimalizować. Sprawdzamy. Nie, to jest to cały czas. Nie byłem w tym terenie jeszcze nigdy. Nie było to potrzebne, ale tak na oryginalną opcję gdzieś się grało, jak się rzadko jechało. W rondzie prosty, tak? Ale rzuca tę maszynę, to jest masakra jakaś. Ja wiem, to... A raz się tu kurde zakopiemy, tyle leży. Na plombie. Jańsko. Dobra, teraz pomożemy. Co nas zatknęliśmy? Dobra. To jest trudne miejsce łatwo. Dobra, powinno być bites. Sprzedaż jest? A, tutaj. Nie.
ściany, żeby nie złapało. Książki lecą, to mi się podoba. Sakra, 1,5 miliona ze zbiorów. A ja pierdziulę. Aż mnie zatkało. Centralnie mnie zatkało. Dobra, to spłacamy od razu ten kredyt. Jeszcze nam nie zostanie na czysto. No to możemy szaleć. Prawie 1,200,000. O kurde. No to ładnie nam poszło z tym cebulą. No dobra, to w tym odcinku byłoby wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jak się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć, hej!